Witajcie! Dzisiejszy odcinek poświęcony jest stolicom Polski. Ale najpierw muszę Was zapytać, czy wiecie, co to jest stolica? Ja wiem! A co? Stolica to najważniejsze miasto w danym państwie. Dokładnie. Nie tylko najważniejsze, ale często też największe. Jak zapewne wszyscy wiecie, obecną stolicą Polski jest Warszawa. Lecz jak pamiętacie z legendy o Lechu, Czechu i Rusie, nie zawsze tak było. Pierwszą stolicą Polski było Gniezno. Czy pamiętacie, kim byli Polanie? Polanie to byli pierwsi mieszkańcy Polski. Dokładnie. A pierwszym historycznym władcą Polan był Mieszko. Polanom żyjącym w Gnieźnie żyło się dobrze i dostatnio. Ale wszystko do czasu, ponieważ sąsiednie plemiona coraz częściej zagrażały ich terenom i atakowały ich. Po wielu bojach i trudach wojennych Mieszko uznał, że musi coś zrobić, by obronić swój lud przed wrogami. Zdecydował więc zbratać się z Czechami. Mądry władca Mieszko wiedział jednak, że to nie dość. Żeby wzmocnić swoją siłę, w roku 966 przyjął chrzest i dzięki temu zjednał sobie chrześcijańską Europę. Wydarzenie to miało wielkie znaczenie dla dalszych dziejów Polski. Do Polan przybywało coraz więcej duchownych z mądrymi księgami, którzy nauczali i szerzyli kulturę wśród ludu. W ten sposób Mieszko stanął na równi z innymi władcami Europy. I tak oto narodziło się silne i niezależne państwo polskie. W następnych stuleciach Gniezno zostało niestety zniszczone przez ataki i wojny. Dlatego przeniesiono stolicę do Krakowa, gdzie powstał pierwszy polski uniwersytet – Akademia Krakowska. Na Wzgórzu Krakowskim znajduje się katedra z grobami polskich królów. A na wieży tej katedry jest największy polski dzwon, zwany Zygmuntem. Poza tym to miasto znane jest z pewnego niebezpiecznego smoka. Smoka wawelskiego. O, bajki o smokach to ja lubię najbardziej. Czy możesz nam przeczytać? Oczywiście. Przed wiekami, za czasów króla Kraka, na zboczu wawelskiego grodu, w wielkiej jamie zamieszkał smok. Było to ogromne zwierzę z paszczą i długim ogonem. Pożerał on owce i krowy, które ludzie wypasali na łąkach wzdłuż Wisły. Król zdecydował się oddać rękę swojej córki temu, kto zgładzi tego smoka. Do Krakowa coraz tłumniej zaczęli przyjeżdżać rycerze, lecz żadnemu nie udało się smoka pokonać. Wtedy na dworze królewskim pojawił się pewien młody szewczyk z Kuba, który obiecał, że poradzi sobie z groźną bestią. Cały orszak otaczających króla rycerzy parsknął śmiechem, traktując słowa szewczyka jako dobry żart. Szewczyk jednak nie zniechęcił się łatwo. Dnia następnego zdobył skórę barana, którą napchał siarką i wystawił ją przed smoczą jamą. Smok, zwabiony widokiem smacznej przekąski, porwał szybko barana i go zjadł. Wtedy siarka zaczęła palić jego brzuch. Smok zionął prawdziwym ogniem. Chcąc uśmierzyć palący ból, smok zaczął pić wodę z Wisły. Pił, pił, pił i robił się coraz większy i większy i większy, aż w końcu pękł. I tak sprytny, niepozorny szewczyk uwolnił Kraków od groźnego smoka. W zamian dostał rękę królewny, z którą żył długo i szczęśliwie. W następnych stuleciach Polska i Litwa połączyły się w jedno państwo. Pozostał jednak pewien problem.
gdzie mieli się spotykać posłowie na Sejm. Polacy nie chcieli jechać do dalekiego Wilna, a Litwini nie chcieli jechać do dalekiego Krakowa. Więc spotkali się w połowie drogi, w Warszawie. A kiedy Warszawa stała się stolicą Polski? Jakiś czas po tym, niestety, piękny zamek w Krakowie uległ zniszczeniu. Wtedy Warszawa stała się oficjalnie naszą stolicą. W Warszawie, podobnie jak w Krakowie, grasował inny potwór – bazyliszek. Może to był kuzyn naszego smoka wawelskiego? Możliwe. Posłuchajcie jego historii. Legenda głosi, że królewski jaszczur bazyliszek mieszkał w piwnicach walącej się kamienicy przy ulicy Krzywe Koło, nieopodal rynku w Warszawie. Bazyliszek był tak strasznym potworem, że każdy, kto tylko spojrzał mu w oczy, umierał natychmiast. Wielu śmiałków próbowało stawić mu czoła, jednak nawet najodważniejsi rycerze nie byli w stanie wytrzymać wzroku jaszczura. Stare miasto uwolnił od bazyliszka prosty, sprytny szewczyk, który odważnie szedł do piwnic uzbrojony jedynie w lustro. Potwór zobaczył swoje straszne odbicie i swoją własną bronią został pokonany. Na koniec mam jeszcze jedno pytanie. Czy potraficie wymienić stolicę Polski? Ja mogę! Ja chcę wymienić! No to spróbuj. Gniezno, Kraków i Warszawa. Dokładnie. To już wszystko na dzisiaj. Do widzenia. Do zobaczenia.